Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry, widzewie. Dzień dobry, widzewie. Witamy was 7 grudnia o 9.30. Witam się z wami Zbyszek Żubej, a ze mną jest... Samorowski Adrian, dzień dobry. Samorowski Adrianie, cześć. Powiedz mi, jak minął ci dzisiejszy poranek? I może na początek, co sądzisz o przygotowaniach, bo tutaj widzę, jakby zdradził się z przygotowaniami. Ja jeszcze pozwolę się przywitać jeszcze raz z słuchaczami na YouTubie, bo wystartowaliśmy odrobinkę później. Także również witam słuchaczy na YouTubie, a ciebie proszę, Adrianie, żebyś się tutaj odniósł do tego, co ty o tym myślisz. No czy jeśli chodzi o poranek, no to za wiele się póki co nie wydarzyło, tak? Dopiero mamy 9.30, tak? Ja tutaj też wpadam sobie okazjonalnie, więc jak mam po prostu poranek wolny, bądź dzień wolny, więc no nic konkretnego jeszcze od rana nie zdążyłem zrobić. Ale jeśli chodzi o te przygotowania, no to myślę, ciężko mi w ogóle cokolwiek gdzieś tam poważniejsze opowiedzieć. Ja w ogóle, dla mnie okresy przygotowawcze to jest temat, gdzie ja troszeczkę się chyba wyciszam odnośnie Widzewa, tylko zaglądam, jak są jakieś transfery, ale szczerze powiedziawszy, wyniki to mnie w ogóle nie interesują. Praktycznie z reguły nigdy nie oglądam żadnych sparingów, bo po prostu ja nie potrafię się emocjonować sparingami i jakoś sobie tego analizować, bo to dla mnie po prostu to nie ma sensu. No, w momencie, kiedy były takie czasy, kiedy sparingi mieliśmy dobre, to graliśmy później źle, kiedy sparingi mieliśmy złe, to graliśmy w lidze dobrze, więc dla mnie to sparing to nic konkretnego nam nie powie, wszystko wyjdzie w praniu w lidze. I takie później gadanie, czy samo nakręcanie się, jak jest za dobrze, albo zbyt źle w tych sparingach zimowych czy letnich, to jest dla mnie nikomu niepotrzebne, ja też się nie chcę denerwować, bo raz, że się w ogóle nie z tego powodu nie denerwuję. Dla mnie te sparingi mają większego znaczenia. A jeśli chodzi o rywali, bo też widziałem, że gdzieś tam już poszła informacja ze strony, czy komentarze ze strony kibiców, że mamy zbyt słabych przeciwników. No, bądźmy, tak, no, Ekstraklasa zaczyna wcześniej, więc oni też inaczej mają to wszystko poukładane. Z drużynami z naszej ligi granie to jest troszeczkę bez sensu, no bo jaki jest sens grać z tymi, z którymi za chwilę będziemy rywalizować, nie? No więc zostają drużyny tylko słabsze, a przed nami po Arce Gdynia, bo z Arką inaugurujemy rozgrywki wiosenne. Na początek gdzieś tam seria spotkań z tymi zespołami z dołu, bo z dołu tabeli, czyli tam od miejsca 11, bo ta pierwsza dziesiątka wygląda na to, przynajmniej teoretycznie, na tą chwilę będzie rywalizować, czy to bezpośredni awans, czy to o baraże, zależy tam już które drużyny, więc później będą mecze z tymi słabszymi rywalami i oni będą, podejrzewam, grali raczej nieotwarty futbol z Widzewem i tak samo jak te drużyny, z którymi my się będziemy zmierzyć w sparingach, więc... No a druga sprawa, no są dwie szkoły sparingów, jedna, żeby grać właśnie z tymi lepszymi, druga ze słabszymi i w momencie, kiedy gdzieś tam udałoby się z tymi słabszymi też wygrywać mecz za meczem, jeżeli tak faktycznie będzie, no to pewnie też jest troszeczkę na podbudowanie tego morale przed startem ligi, więc mi się wydaje, że to nie jest jakiś tam zły wybór, ale tak jak mówię, szczerze powiedziawszy, jest mi wszystko jedno. Jasne, Adrianie, ja jeszcze cię proszę, żebyś może tutaj trochę pogadał do słuchaczy, a ja sprawdzę, co się dzieje z YouTube'em, bo jednak chyba nas trochę przycina, więc ja sobie tutaj postaram się coś pozmieniać i być może poprawić YouTube, a ciebie proszę. A w ogóle generalnie jest taka kwestia, że tutaj Widzew powiedział, że będzie grał 9 sparingów przed odlotem do Turcji. I co ty o tym myślisz? To jest dobry jakby tryb przygotowań, tyle sparingów?
Czy jakby za dużo, bo nie wiem, należałoby się obawiać kontuzji, jak co ty o tym sądzisz? Bo dla mnie to się wydaje trochę sporo, przynajmniej tak delikatnie mówiąc. I znaczy rozumiem, że to może być powodem tym, że to tak zwana metoda startowa, czyli im więcej rozegramy, tym bardziej będziemy przygotowani do startu, do rundy. Ale wydaje mi się, że to jest dość spora kwestia, natomiast rozumiem, że w Turcji już będziemy dopracowywać to, co wypracujemy sobie tutaj, tak? Znaczy, no tutaj jak spojrzałem sobie w tą rozpiskę i tych sparingów niby jest 8. Nie wydaje mi się, żeby to grał cały czas ten sam zespół, tak? No mamy 2 sparingi w jednym dniu 15. Dwa sparingi w jednym dniu 5, weekend tam 28-29, dzień po dniu. Bardziej podejrzewam, że raz to jest takie pewnie zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś się wydarzyło i ktoś jednak odpadł, bo czasami te zimowe warunki też mogą płatać figle i różnie to może bywać, albo rywal z jakichś nie wiadomo jakich przyczyn możesz zniknąć, a szukanie później sparing partnera na ostatnią chwilę to już jest też nie zawsze łatwe zadanie. Druga sprawa, że pewnie pojawią się na treningu zimowym już po wznowieniu zajęć pewnie jacyś nowi zawodnicy. Myślę, że przynajmniej kilku będzie takich zawodników, które my będziemy sobie testować, raczej młodych, czy też no pewnie pod kątem raczej właśnie młodych graczy i z niższych lig, bo tak to z reguły też wygląda, że z tą zimą też się tych młodych testuje. Mhm. Więc jak mamy 2 mecze jednego dnia, to pewnie no to się... Że po prostu te testy będą pełne. Tak, jeszcze? Spodziewasz się dużej ilości tych testów? Znaczy zawodników testowanych? Znaczy pod kątem... nie spodziewam się testowania za bardzo graczy, którzy mają wejść typowym wzmocnieniem, ale pod kątem kierowców, czy może, no szczególnie młody gracz, raczej bym się spodziewał, że padł, na pewno się pojawi i w tych meczach, mówię, które są tego samego dnia, czy w ten sam weekend, no to będzie tak zrobione, żeby to jednak pewnie też paru zawodników rezerw dołączy do tych zgrupowań, może niektórzy też pojadą na ci wyróżniający się do Turcji, więc też tam ta grupa będzie pewnie troszeczkę szersza niż później ostatecznie w meczach, w kadrze, która będzie gdzieś, już tak powiem, taka stała już, jeśli chodzi o rundę, bo to z reguły też tak wygląda, że ci zawodnicy też wyróżniający się w rezerwach, czy tam w drużynie gdzieś tam młodszej, to nie tylko w Widzewie, ale to w innych klubach również takie dostają, żeby sobie potrenować zimą z pierwszą drużyną. No i dlatego tych sparingów jest tyle, że po prostu każdy miał szansę sobie pograć i się pokazać, tak? No właśnie, a generalnie dużo jakby wzmocnień się spodziewasz, bo gdzieś wczoraj pojawiła się wypowiedź naszego prezesa Drużdża, z której można by próbować wywnioskować taką rzecz, że znaczy jakby prezes nie przewiduje, powiedzmy, że tu będzie 5-7 zawodników, tylko on jakby bardziej chciałby oprzeć jakby klub na tych zawodnikach, którzy są teraz w klubie. I powiedzmy, no, na wiosnę uruchomić się bardziej tych, którzy dzisiaj nie do końca są jakby jeszcze w optymalnej dyspozycji. Znaczy no już w trakcie rundy gdzieś była taka narracja przez dyrektora Stupka między innymi i chyba przez prezesa też, wydaje mi się, że też takie słowa padały, że zimą nie ma się spodziewać co rewolucji, tylko ewolucji, że to będą maksymalnie 2-3 nazwiska. Chyba że coś wyjątkowego by się jeszcze zdarzyło, jakaś super oferta na rynku, to może ten czwarty, ale raczej to będą zmiany po prostu kosmetyczne i wydaje mi się, że to mimo wszystko jest dobra droga. Ja pamiętam ten sezon, który my mieliśmy całkiem fajny wynik w drugiej lidze i później troszeczkę przekombinowaliśmy i skończyło się tą serią remisą i brakiem awansu, bo
Zmieniliśmy między innymi obronę, która była bardzo dobra i tu też później, no w ogóle było parę zmian takich, które rozbiły, mam wrażenie, ten zespół, więc nie chciałbym też robić wielkiej rewolucji, ściągać 6-8 zawodników i znowu zaburzać tą hierarchię, bo to raczej psuje między innymi zespół, który osiągnął bardzo dobry wynik na tą chwilę jesienią, więc jakieś umiejętności na pewno posiada. I teraz zamienianie jednej trzeciej kadry to też nie, to też może po prostu raczej dla mnie wpłynąć negatywnie. No ale druga sprawa, że żeby zmieniać tylko po to, żeby zmieniać, to też nie, to też nie jest, myślę, dobre rozwiązanie, bo jeżeli już faktycznie kogoś, wolałbym ściągnąć tych dwóch, trzech konkretnych zawodników, niż bawić się w ośmiu i którzy średnich, że tak powiem, tak, bo to jeszcze tak może być, więc skupmy się na tym, na tych konkretnych dwóch, trzech, którzy twierdzą, że są potrzebni. I liczmy na to, że oni po prostu wypalą, tak, bo no z zimą swoją drogą też nie jest łatwo zawodników znaleźć, tak, z reguły te kontrakty są podpisywane do lata, więc wolnych zawodników jest raczej mało. Środki, jakie my mamy ewentualnie na wytransferowanie zawodnika innego, czy nawet kończącego się kontrakt latem, czy troszkę wcześniej za jakąś niższą kwotę, to też nie wiem, jakimi dysponujemy, ale tak jak już latem nas prezes przyzwyczaił i dyrektor sportowy, jakieś tam swoje widełki mamy, nie są to widełki najwyższe, tak jak pan Stupka mówił w lidze, więc tutaj też bym się nie spodziewał nie wiadomo czego. No a druga, kolejna to jest sprawa, że mówię, no tutaj ja bym za wiele nie zmieniał, jest jeszcze paru faktycznie zawodników, którzy muszą dojść do siebie, no mamy Przemka Kitę, który no teraz dopiero co wrócił, ale to było, myślę, takie lekkie wchodzenie w zespół, teraz ma możliwość przepracowania całej zimy i gdzieś próbować wywalczyć sobie skład. Mattia Montini pewnie też wróci po kontuzji i też to będzie jego pierwszy właściwie cały okres przygotowawczy, bo latem też przyszedł już, kiedy my już mecze graliśmy, więc też nie miał okazji przepracować z zespołem, stąd też widać, że no nie była to raczej aż tak dobra runda, bo nie miała prawa być po prostu, no nie pracował z zespołem i tak to wyglądało, tak, no Dani Villanueva całą teraz będzie mieć okazję, szczególnie też Aziz Tetteh, to już w ogóle tak, on też potrzebuje, myślę, jeszcze z pół roku, no pamiętamy chociażby Marka Hanowska, że po pół roku każdy go raczej skreślał, no i więc ta zima też może być kluczowa dla paru zawodników, a jeżeli o przynajmniej połowa z nich, czy czwarte gdzieś tam dojdzie do jakiejś swojej dyspozycji, powiedzmy optymalnej, to i dojdzie jeszcze dwóch, trzech zawodników nowych na konkretne pozycje, które gdzieś tam stwierdzą działacze, czy też sztab szkoleniowy, które wymagają poprawy, no to wydaje mi się, że to będzie wystarczające, żeby sobie po prostu na własne poradzić. No właśnie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście potencjał w zespole jest i jakby w zasadzie rzeczywiście być może ktoś na środek obrony, ktoś na skrzydła. I to powinno, według mnie oczywiście, dalej normalnie funkcjonować. A powiedz mi, bo to jest taka kwestia, znaczy ja generalnie naszą rundę oceniam bardzo pozytywnie w stosunku do tego, pamiętając jeszcze ten zeszły sezon, to jakby mi ktoś powiedział przed sezonem, że zakończymy sezon na drugim miejscu, to wziąłbym to w ciemno. Natomiast ty widziałeś jeszcze w tej rundzie rezerwy, czy sądzisz, że to był też taki nasz maks, z którego wyciągnęliśmy maksimum, więcej się nie dało? I na wiosnę po prostu trzeba jeszcze pewne rzeczy dopracować, żeby zrobić te 14 kroków do ekstraklasy. Znaczy jest to ciężko mi powiedzieć, czy to był maks. Myślę, że to i tak jest wynik przed sezonem, jeżeli byśmy oceniali, może lekko ponad stan, bo jednak narracja była konkretna, walczymy o pierwszą szóstkę. Myślę, po tamtym sezonie realnie każdy też liczył, że się włączymy raczej o miejsce 3-6, nie miejsce bezpośrednie, jeśli chodzi o awans
do Ekstraklasy, więc spoglądając tylko na nazwiska, może przypomnijmy, że mecz z Andercją Nowy Sącz, ten pierwszy, rozpoczynało chyba z 8 zawodników, którzy w tamtym sezonie w Widzewie byli, więc tam nie było też nie wiadomo jakiej ilości nowych zawodników, a mimo wszystko gdzieś tam to sobie troszeczkę załapało. Kryzys przyszedł na koniec i to no, nie ma co ukrywać, że, no, że on był, tak, nawet dobrze, że ta runda się skończyła, bo jedno zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec na praktycznie 2, 3, 4, 5, 7 meczów ligowych, no to już jest, no to już jest coś, na czym warto oko zawiesić i analizować. No, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy też na mecze właśnie, z kim my tę rundę graliśmy, to tylko ta jedna porażka w Rzeszowie właściwie jest taka troszeczkę hańbiąca, no bo reszta drużyn to były zespoły z góry, tak, Chrobry też jest już wysoko, Remis, Decyzja, to też już troszeczkę są decyzje trudniejsza niż ta na początku sezonu, chociaż wydawało się, że będzie wręcz przeciwnie. Pod Wyskidzie, no to tutaj nas zlało, tak, ale też zespół, który się, będzie się liczył, mieć Legnica, też Remis i UKS, też zespół z góry, więc to też pokazuje, że my z górą tabeli mamy troszeczkę problemy, gdzie doszły jeszcze problemy kadrowe. Krystian Nowak już nie grał, jak zaczął teraz grać, to nagle zachowaliśmy czyste konto. Wychodzi na to, że Tomasz Dejewski raczej nie jest i to tylko potwierdza kluczowym naszym zawodnikiem. Jedyne co, jeżeli zostanie zapamiętany, to z tej bramki derbowej, to sobie przez chwilę... Tego nikt nie zabierze, to prawda? Tak, sobie zyskał sympatyków na chwilę przynajmniej dzięki temu. Ale z tą górą, no to są ciężary, no na grunt, że nie przegrywamy, no bo jak spojrzymy aż tak dużo, powiedzmy, bo z Odrą Opole idąc od dołu remis, chociaż tam pamiętam, bo też byłem na żywo na tym meczu, były ciężary, z UKS-em remis też wyciągnięty, z Chrobrem wyjazd, remis, u siebie zwycięstwo, Arka porażka, Tychy, no tu było blisko wygrać, ale też remis, Sandecja, zwycięstwo, remis, pod Beskidzie plecy, Korona, zwycięstwo, mieć remis, tak, więc właściwie z tą górą myślę z połowa punktów na szybko licząc potracona, a głównie tą naszą pozycję mamy dzięki temu, że graliśmy prawie bezbłędnie z dołem, tak, i to wydaje mi się, że będzie kluczowe w kontekście walki o awans w przyszłym roku, w tym już 2022. No, początek mamy co prawda z Arką, ale później właśnie jest ta seria meczów, praktycznie dużo meczów z dołem i tu nie możemy sobie potracić punktów, bo jeżeli tu potracimy punkty, to wydaje mi się, że mogą być po prostu problemy, tak, żeby to drugie miejsce dowieść, bo z górą jak widać te problemy były. Co prawda te mecze, zaraz sobie szybko też spojrzę, ile my mamy meczów u siebie. Siedem chyba? Pod Beskidzie u siebie, Korona i właściwie i Tychy właśnie. No i Odra Opole, to cztery. No i Arka, czyli pięć meczów mamy. No to się pomyliłem o dwa. Meczów, a wyjazdy na Legnicę i na UKS, tak więc. No jest to prawda, to jakiś tam handicap, że to u siebie prawdopodobnie jest większa szansa, żebyśmy te mecze, któryś z tych meczów wygrali, pewnie nie wszystkie, bo tego się pewnie nie da zrobić. No ale tak jak mówię, jak myślę, że jak wygramy większość tak jak spotkań, tak jak zrobiliśmy to jesienią z tymi zespołami z dołu, to i parę remisów sobie gdzieś tam zaliczymy, to myślę, że może wystarczyć. Tam w zeszłym roku wystarczyło 65 punktów, żeby awansować i 68 miał Radomiak, czyli mniej więcej dwa punkty na mecz. Lider miał, który awansował, więc dostało kolejek 14, mamy 39 punktów, 42 do zdobycia, więc no nie ma... No właśnie, bo to jest taka kwestia, że ja nie chciałbym kolejnej rundy remisów, żeby nie daj Boże przeżywać to, co było za trenera Mroczkowskiego. Mam nadzieję, że ta sytuacja się nie powtórzy, bo podobno nic dwa razy się nie zdarza. No, ale i dlatego ja bym wolał wystartować bardzo dobrze, w sensie zaczynając
mecz, znaczy sezon od zwycięstw, tak? Czyli tutaj no, zacząć punktować już z Arką, ale właśnie co gdyby coś się miało zacząć? Obawiasz się, że ewentualnie możemy coś nie tak przepracować w tym okresie zimowym? Znaczy, no te nasze zimy już od jakiegoś czasu nie są zbytnio najlepsze. Jedno, może troszeczkę ta zima ostatniego sezonu była lepsza, bo mimo wszystko wydaje mi się, że po tej przepracowanej zimie ten Eldobi na początek miał całkiem niezłą gdzieś tam serię punktową. Przynajmniej lepiej to wyglądało niż jesienią, bo też miał bardzo trudne zadanie mimo wszystko, bo my skończyliśmy sezon drugiej ligi późno i praktycznie chyba po miesiącu już był mecz pierwszoligowy, bo to tak się składało, bo ten szalony sezon covidowy to spowodował, więc powiedzmy też ta zima może nie była taka zła ostatnia, ale wcześniejsze były z reguły tam ciężary, coś się psuło, nie było jakichś tam koncepcji, żeby ulepszać, tylko wręcz przeciwnie. No tak, no oczywiście, no każdy by chciał, żebyśmy wystartowali dobrze, bo jeżeli wystartujemy dobrze, no to tak jak pokazała ta jesień, że kiedy już się gdzieś tam złapiesz jakieś góry, to się jej trzymasz, bo z reguły tutaj reszta i tak gubi punkty, a musiałbyś popaść w, nie wiem, bardzo wysoki kryzys porażek, żeby nagle się gdzieś tam studlać do dołu. Korona, mimo tego, że można powiedzieć, większość jesieni grała średnio, te początkowe zwycięstwa, ta seria zwycięstw, nawet przepychanych, ale jednak seria zwycięstw, i tak im pozwoliła cały czas się trzymać tej góry, tak, i są na trzecim miejscu, 4 punkty mają straty do nas, więc to nie jest jakiś tam różnica nie do odrobienia. Więc tak, no początek, tak jak mówisz, no będzie najważniejszy, ale jeżeli będzie zły, to nie chciałbym gdzieś tam źle wyrokować, ale i wcześniej też już mnie dochodziło jakieś słuchy, że trener Niedźwiedź w momencie kryzysowym średnio sobie potrafi poradzić i trochę tak mimo wszystko uważam, że może w tym prawdy jest, bo my sobie w ogóle nie poradziliśmy w tym kryzysie na koniec rundy i tak jak mówię, dobrze, że ta runda się skończyła, bo czym dalej by to może trwało, tym może by było wcale nie lepiej, i by to po prostu trwało. Teraz mamy okazję zresetować głowy, zacząć od nowa, tak jak to miało miejsce latem. No wiesz co, ja mam wrażenie po ostatnim meczu, że rzeczywiście chłopacy po prostu potrzebowali już, żeby odpocząć. I nie wiem, czy ty to widzisz podobnie. W sensie, w cudzysłowie, chłopacy według mnie już cieszą się, że ta runda dobiegła końca. Znaczy, to też zwróciłem troszeczkę właśnie na to uwagę, że my o wiele lepiej wyglądaliśmy w pierwszej części sezonu, ale to też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że byliśmy lepiej przygotowani na ten początek i na większość tych meczów właśnie z zespołami z dołu, czy to właśnie było kwestia tego, że te drużyny z dołu i kadrowo i właśnie motorycznie były gorzej przygotowane, tak? Tutaj też ciężko to wyrokować, bo nie wiemy właściwie do czego to odnieść, czy to my byliśmy tak dobrzy, czy to inni byli gorsi i przez to my wyglądaliśmy lepiej. Kiedy się zaczęliśmy mierzyć teraz z zespołami teoretycznie lepszymi, to już nie widziałem czegoś takiego, że my byśmy nadal po 60, 70 minucie grali na mocnym pressingu wysoko i atakowali to i gdzieś tam próbowali dominować. To już tak to nie wyglądało i to można też zawsze zganiać. No właśnie, czy zabrakło już pary na koniec jesieni, czy właśnie te drużyny po prostu lepsze też były w miarę lepiej przygotowane i my już wyglądaliśmy na tym tle nie tak dobrze. No tutaj no nie da się tego zweryfikować, to dopiero gdzieś tam się może... To najlepiej pewnie wiedzą zawodnicy. A już był w stanie jakby dzisiaj się skłonić ku takiemu stwierdzeniu po jakby całej rundzie, po tym co widzieliśmy, że Widzew jest mocny na średnich i na tych średniaków i na dół, a jakby troszeczkę jeszcze jakby przymulony, za słaby, czy jak to nazwać, na górę, że tam właśnie
potraciliśmy punkty. Skłaniałbyś się ku temu stwierdzeniu? Czy rzeczywiście my mamy taki skład i taki potencjał w zespole, że w zasadzie powinniśmy sobie poradzić z każdym i tu w tym kontekście nie powinniśmy szukać jakichś wymówek? Nie no, to myślę, że nie mamy zespołu, który od tak powinien zdominować całą ligę i powinien sobie poradzić z każdym, bo podejrzewam, że z każdego zespołu z góry tabeli spokojnie byśmy kogoś wyciągnęli i przynajmniej paru zawodników, jak nie połowa, jakby zlepić skład z innych zespołów, teoretycznie mogłaby być lepsza od naszych zawodników, tak? No, myślę, u nas zadziałał, wydaje mi się, gdzieś po prostu monolit i drużyna, nie umiejętności, bo tak na dobrą sprawę, jakbym miał gdzieś tam szerzej się zastanowić i miałbym wybierać konkretnie graczy wyróżniać, to nie wiem, czy bym tak wyróżnił konkretnie za całą rundę konkretnych zawodników, bo wszyscy gdzieś tam prezentowali taki w miarę stabilny, równy poziom i to się też później przełożyło na to, że mamy taką ilość punktów, a nie inną. I to jest, myślę, gdzieś tam klucz do tego naszego drugiego miejsca. Z zespołami z dołu, czy tam poniżej tego 10 miejsca, faktycznie raczej dominowaliśmy, bo jednak tutaj na pewno zawodników mamy w teorii, jak się okazało, też w praktyce lepszych. A z zespołami z góry, no to myślę, że on na nas od paru lat i nadal to się nie zmienia, jest jedna prosta metoda. Wystarczy na Widzew usiąść wysoko i my mamy wielki problem. I te po prostu drużyny z dołu zbytnio tego, mam wrażenie, nie potrafią. I my to robimy po prostu tak, dlatego to lepiej wyglądało, a zespoły z góry, one nie będą się bać Widzewa, bo tutaj nie ma się czego bać. To nie jest zespół, którego się trzeba bać. I oni grają z nami bez problemu, a jak jeszcze na nas usiądą, to my mamy wtedy problem i widać, że się gubimy tak. Raz, że to przygotowanie, o którym mówiłeś, to jedno, ale brak koncentracji w drugiej połowie rundy to jest drugie, bo my się mam wrażenie w drugiej połowie rundy, aż z tymi też lepszymi drużynami, ale chyba też nie tylko, bo wyłączaliśmy chwilami, bo nawet z zespołami z dołu czasami mieliśmy mecze pod kontrolą, a nagle takie albo wkradała się jakaś nonszalancja, albo wkradało się jakieś rozluźnienie. Szczególnie po strzeleniu bramki chyba, co? Ja tak zauważyłem, że dopóki jakby nie strzeliliśmy bramki, bądź daj Boże straciliśmy, tak dziwnie to zabrzmi, to wtedy byliśmy cały czas pod prądem. Natomiast w momencie, kiedy straciliśmy pierwszą bramkę, strzeliliśmy, przepraszam, to wtedy właśnie wkradało się takie rozluźnienie w zespole. No myślę, że to jeszcze u niektórych graczy mimo wszystko jest tych, co zostali z poprzednich lat, troszeczkę też zakorzenione. Jeszcze nawet całości zaburzenia z poprzednich. Kiedy prowadzisz, to nagle już się broń, tak? A to nie do końca zawsze o to chodzi. No nie wiem, przykład nawet takiej sytuacji w miarę gdzieś tam świeży, no to ten mecz jeszcze poprzedni pucharowy z GKS-em Jastrzębiem. To był mecz, który samo, bądźmy szczerzy, Jastrzębie tu przyjechało tylko, żeby go sobie zagrać. Oni nawet z góry postanawiali w przerwie zmienić sobie bramkarza. To nie było tak, że sobie zmienili, bo sobie tak wymyślili w trakcie meczu, tylko to było wcześniej ustalone. Nie grał najlepszy zawodnik, więc to oni z góry wiedzieli, że ten mecz jest raczej do odbębnienia i do przegrania. A my go co prawda pewnie wygraliśmy, bo to było 4-1, ale to raz, że to nie było prawa stracić w ogóle bramki, a dwa, że Jastrzębie jakby się uprzeć, to tam sobie jeszcze mogło strzelić z jedną albo dwie przynajmniej, bo my sobie po prostu olaliśmy momentami, mam wrażenie, tę sytuację, albo po prostu sobie zlekceważyliśmy rywala. I tu jest też, wydaje mi się, spory mankament do poprawy, bo tak nie powinno być i w momencie, kiedy my się wyłączamy czasami na jakieś 15 minut czy 20, no to o ile ci słabsi w teoretycznie zawodnicy czy słabsze drużyny nie zawsze to wykorzystają, no to ci z góry to zrobią, tak? I wtedy mamy już po prostu problem. Czyli co, już zmierzając tak do końca, bo już 10 wybiła, to maksymalnie dwa transfery, tak jak mówiłem, środek obrony i skrzydła. I podkręcamy tych zawodników, których mamy w zespole na jeszcze wyższy poziom.
dobrze przepracowujemy jakby ten okres przygotowawczy i co? I zmierzamy pełnym krokiem do ekstraklasy. A ja jeszcze pozwolę się Cię zapytać, bo tutaj jest taka dyskusja między słuchaczami, że 14 punktów, przepraszam, już mówię, 25 punktów w 14 meczach powinno nam spokojnie zapewnić awans do ekstraklasy. Zgadzasz się z taką tezą? No bo ile mamy? 39 punktów? No tak, no z 20 myślę 4-5 punktów to może starczyć. To jest jeszcze tyle zespołów teoretycznie, tak jak mówię, włączających się o awans, to liczymy, że od miejsca numer 10, a w praktyce na upartego możemy nawet to rozszerzyć do miejsca numer 12, bo Skra Częstochowa, no ona zapewne nie będzie się, myślę, liczyć, czy Resovia, chociaż w Rzeszowie od początku bardzo racja była walki o pierwszą szóstkę i to nie jest wcale niemożliwe, to jest 27 punktów 12 i 11 Resovii. To są 3 punkty do 6 miejsca GKS-u Tychy, więc tutaj jest gdzieś tam już, myślę, taki maksimum podział tej tabeli i jest tyle drużyn, które mogą, wydaje mi się, sobie punkty urywać i co też pokazuje tabela, że jest ten mega ścisk i sporo punktów potraconych, bo 6 Tychy, 20 meczów, 30 punktów, czyli właściwie połowę punktów straciły, tak, bo to mogły mieć 60, mają 30. Każdy praktycznie po połowie prawie stracił, że tutaj będzie meczów pewnie sporo, gdzie po prostu zespoły będą traciły te punkty i ich 24-23 punkty wydaje mi się, że wystarczą, a może nawet się okazać, że tych punktów będzie potrzeba mniej, tak, bo tak jak mówię, no jest, nie ma typowo gdzieś tam paru tylko zespołów, czy tam sześciu, a jest ich prawie jeszcze raz tyle, które gdzieś mogą urywać po prostu innym, więc jasne. Ja jeszcze sobie pozwolę też trochę nawiązać, jeśli możesz oczywiście chwilkę jeszcze zostać, to pozwolę sobie też nawiązać do wypowiedzi właściciela Stamirowskiego, bo wczoraj był briefing z prezesem i z właścicielem. I właściciel z kolei stwierdził, że to jest wynik ponad stan. On jest pozytywnie zaskoczony, ale nie wydaje ci się, że jak zawodnicy właśnie dostaną taki komunikat, że to jest więcej niż on się spodziewał i jego celem we wczorajszej wypowiedzi dalej jest szóstka, to nie wydaje ci się, że nasi zawodnicy po takim jakby komunikacie, że tą rundę jakby wykonaliśmy robotę ponad stan, no to tą rundę wiosenną możemy trochę, w cudzysłowie, mogą nam się przydarzyć wpadki, w sensie, że zostaniemy rozgrzeszeni? Nie, czy nie wydaje mi się, czy to, ja tego briefingu nie słuchałem, ale no to wychodzi na to, że prezes ma takie samo, że właściciel ma takie samo zdanie jak ja, to co powiedziałem ci niecałe pół godziny temu, że no też mi się wydaje, że to jest wynik mimo wszystko ponad stan. My łatwo potrafimy jako kibice Widzowa zachłysnąć się wynikami i nagle właśnie to nas, myślę, też trochę skarciło przed meczem derbowym, bo też nie byłem taki przekonany, że to będzie mecz, że tak jak my rozgrobimy UKS, bo mam wrażenie, że taka narracja była bardzo długo i u wielu kibiców, że to jest niemożliwe, żebyśmy jakkolwiek punkty stracili, że UKS to już jest taki słaby, że my jesteśmy tak brzydko mówiąc zajebiście mocni, że to ich rozjedziemy, a my nie jesteśmy zajebiście mocni, jesteśmy dobrą drużyną, ale nie taką, która mam wrażenie będzie każdego dominować, szczególnie na UKS nadal mimo wszystko ma zawodników też o pewnych umiejętnościach i to też nie jest drużyna do bicia. Tam było sporo problemów gdzieś tam kadrowych z powodu kontuzji przez praktycznie większość rundy i to jest, jeżeli to poprawią, no to oni też mogą się spokojnie włączyć, a wy to bezpośrednie, wydaje mi się, awans. To nie jest niemożliwe. Oni mają też mecz zaległy. Jeżeli go wygrają, to jest 7 punktów do nas i to nie jest strata do odrobienia, więc ja bym ich mimo wszystko nie skreślał.
I u nas jednak takie też stwierdzenie, że my nadal walczymy o szóstkę, dla mnie to jest dobre, bo my dajmy sobie troszeczkę chłodnego lodu na głowę, nie róbmy z nas nie wiadomo kogo, bo takie podejście, że my tu jesteśmy nie wiadomo kto, to może też się odbić, wydaje mi się, właśnie w tą stronę negatywnie i popaść w zbyt dużą pewność siebie. Róbmy swoje. Ostatnie tygodnie pokazały, że jest dużo mimo wszystko do poprawy. Udało się to drugie miejsce utrzymać, to jest najważniejsze, ale no wiele jeszcze aspektów trzeba skorygować i nie wydaje mi się, żeby to było już tam negatywnie na piłkarzy miało przełożenie. To wydaje mi się, że to jest takie spuszczenie właśnie balonika, żeby to powietrze schodziło. Bo w momencie, wydaje mi się, kiedy prezes by powiedział teraz, mamy drugie, no to my już jedyny cel to bezpośredni awans, gramy i koniec. To też, wydaje mi się, u kibiców by kolejne gdzieś tam za chwilę właśnie balon pompowało, a to nie o to chodzi. Wystarczyło spojrzeć na ten mecz z Wisłą Kraków. To jest jednak nadal cały czas różnica tylko jednego poziomu, ale i aż jednego poziomu. Ta intensywność grania jest mimo wszystko nadal inna i to ten zespół teraz nie poradziłby sobie w Ekstraklasie. To nie jest drużyna, która, wydaje mi się, miałaby możliwość się utrzymać. Przy trzech zespołach, dla mnie, teraz widzę, że Ekstraklasie spadł, więc korekty muszą być już teraz, plus konkretne, jeżeli awansujemy latem, to już obowiązkowo, tak? Nie można też iść, już, jeżeli teraz nie robimy rewolucji, właśnie no teraz to, chyba nawet nie będzie z kim za bardzo rewolucji robić, gdyby nawet, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, no te kontrakty niewielu zawodnikom się kończą takim ciekawym, którzy mogliby rzeczywiście stanowić o wzmocnieniu zespołu. No tak, ale też no nie ma co iść drogą ŁKS-u z poprzedniego sezonu, że za chwilę postaw się, a zastaw się, bo to chyba mam liczę na to, że tutaj nikt w ten sposób o to nie pomyśli, bo widzi, jak to się później przekłada. Tu nie ma nic pewnego, że nagle ściągając sobie, przepłacając zawodników, zrobi się awans, to czasami działa właśnie w drugą stronę, bo pojawiają się kominy płacowe i drużyna wtedy nie funkcjonuje zbytnio dobrze, bo jakieś tam są też zgrzyty i pomysły z tyłu głowy, więc lekkie korekty teraz, później przy ewentualnym awansie już pewnie z pięciu przynajmniej zawodników trzeba, pięciu, sześciu i wtedy może to będzie wyglądało. Na pewno ten skład dla mnie nie ma prawa bytu w Ekstraklasie i myślę, że dobrze to wie też sztab i góra, bo spojrzeć można na, nie wiem, no ostatnie lata to jest wiele przypadków, praktycznie myślę chyba co roku, że zespoły, które awansowały, przynajmniej jeden zespół, który awansował do Ekstraklasy, szybciutko z niej spada. Pod Beskidzie pięknie grało, pięknie dominowało, spadło. ŁKS awansował, spadł. Wcześniej też Sandecja, czy Sosnowiec chyba, czy Mieć Legnica, to wszystkie zespoły, które awansowały i później spadały, tak więc przynajmniej zawsze co roku jeden Beniaminek spada i to też mam i liczę na to, że jeżeli awansujemy, to my to nie będziemy oczywiście my. Jasne, dokładnie, zgadzam się w 100%. A za dzisiaj jeszcze raz przepraszam słuchaczy, że cięło na YouTubie. Obiecuję, że bezpośrednio po audycji przetestuję jeszcze jedne ustawienia, bo ewentualnie jeszcze tylko to może być przyczyną, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. I postaram się, żeby już na następnej audycji mnie nie cięło. A za dzisiaj dziękuję Wam, Zbyszek Żubryj. I Adrian Samarowski. Cześć, cześć. Cześć, trzymajcie się, do widzewa. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.